Historia, która przychodzi mi do głowy, kiedy myślę o początkach lata w teatrze, to nasza wizyta z Maciejem Nowakiem w ówczesnym Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, kiedy poszliśmy przedstawić wielki plan rozwoju pedagogiki teatru w teatrach w Polsce. Przedstawiłam tam dużą prezentację, pokazując możliwości i zyski, jakie teatry będą mieć z działania z dziećmi i z młodzieżą. Przedstawiając cały taki bogaty program z inspiracji oczywiście tymi doświadczeniami niemieckimi. I kiedy opowiadałam z wielkim zaangażowaniem to, co jest możliwe, czego teatr jeszcze nie wie, co może zrobić, żeby ożywić swoje przestrzenie w ciągu sezonu, to jest bardzo ważne, w ciągu sezonu teatralnego, widzę takie duże zainteresowanie ze strony jednego z urzędników, takie potakiwanie i widzę zgodę na to, czyli tak naprawdę podświadomie już czuję, że idziemy w stronę sukcesu. I po czym, po skończonej mojej wypowiedzi, urzędnik, który się przysłuchiwał całej rozmowie, powiedział: tak, to jest wspaniałe, to jest genialny pomysł. Ja z kolei w latach 70. byłem w Stanach Zjednoczonych i tam właśnie widziałem wszystkie teatry otwarte. Wszystkie działały przez okres wakacyjny z dziećmi i młodzieżą. Wspaniale, robimy to. Ruszamy od tych wakacji, rozpoczynamy wielki projekt edukacyjny. Wszystkie teatry będą działały z dziećmi w okresie czerwiec, lipiec i sierpień. Po wyjściu z tego ministerstwa, znaczy ja nie wiedziałam, czy wychodzę z poczuciem sukcesu, czy porażki, bo tak jak mówiłam, zależało mi na tym, żeby przekonać ministerstwo do finansowania działań w trakcie sezonu. Ale pamiętam, jak Maciej Nowak wówczas powiedział: dobra, dobra, są wakacje, na razie są wakacje, a potem przyjdzie czas na sezon. No i tak to się skończyło. Tak się zrodziło Lato w Teatrze, trochę przez przypadek, trochę przez dzięki jakimś wspomnieniom, które pracowały w jednym z urzędników, a które na nowo jakby zaczęły pracować pod wpływem opowieści o możliwościach działań edukacyjnych w teatrach w czasie sezonu. Byłam pierwszą koordynatorką programu Lato w Teatrze. To była historia z 2008 roku i potem pracowałam w tym programie jako koordynatorka taka główna przez 6 lat. I program Lato w Teatrze bardzo się rozwinął, ale chciałam jeszcze wrócić myślą do jego początków, które były bardzo skromne, bo w tym czasie, kiedy zaczynaliśmy nasz program, sprawa edukacji teatralnej w teatrach instytucjonalnych nie była wcale na topie. Raczej była to sprawa niszowa. Rzadko się zdarzało, żeby w teatrze takie działania były organizowane. W 2008 roku dzwoniłyśmy po wielu, wielu teatrach w Polsce i ostatecznie zgodziły się 4. I tak pierwsze Lato w Teatrze odbyło się w Gdyni, w Białymstoku, w Jeleniej Górze i w Olsztynie. I taki był początek. Największy sukces LWT. Myślę, że liczby z jednej strony, bo to naprawdę w ilu miejscach ten program się wydarzył, to myślę, że to jest najbardziej imponujące z takiej perspektywy. A druga rzecz, to myślę, że największym sukcesem LWT jest to, że teraz to teatry składają wnioski i to oni dzwonią i to oni się upominają. Kiedy konkurs, kiedy granty, kiedy możemy pisać, a te telefony już jakby, telefon nie milknie, ale to jest nasz telefon na naszym biurku. Myślę, że to jest największy sukces.